Hej, Geralt z Rivi. Czego chcesz? Ja? Niczego. Jestem Jacques Przystojniak i wszystko już mam. Zastanawiam się, czy ty czegoś nie potrzebujesz. Dobra, skąd mnie znasz? Znam? Nie. To za dużo powiedziane. Wiem, że przydzielili cię razem ze mną do pracy w pralni. Wiem też, za co siedzisz. Od tej strony znam każdego, kto tu trafia. No proszę, proszę. Naprawdę ciekaw jestem twojej wersji. Księżna wynajęła cię, żebyś znalazł mordercę z Beauclair. Ty żeś go znalazł, owszem, ale pozwoliłeś mu zabić siostrę naszej kochanej Anarietki. W dodatku morderca przepadł jak kamień w wodę. Chociaż w jego przypadku lepiej pasuje określenie, rozpłynął się jak mgła. Jesteś całkiem nieźle poinformowany. Najlepiej w tym pierdlu. Księżna się na ciebie wkurwiła, chociaż wcześniej swoją siostrę miała w dupie. No i teraz czekasz na proces i wyrok. No dobra, skoro jesteś taki obeznany, to powiedz mi jeszcze, na co mnie skarżą? Tego nie wie nikt. Nasza Anarietka to chimeryczna cipa i nigdy nie wiadomo, który półdupek ją zaswędzi. Ale uciekać nie radzę. Na razie jesteś zwykłym więźniem. W przypadku ucieczki staniesz się wrogiem publicznym numer jeden. To co, idziemy do tej pralni? Chyba lepiej to mieć za sobą. A no, chodźmy, chodźmy. Cieszę się, że będziemy razem pracować. Łachy śmierdzą jak żygi na słońcu, ale można się przyzwyczaić. A kto pracuje, dostaje więcej chleba. Będzie wkurwiał, pojęcia nie. Przypierdolę. Ale z kantyny śmierdzi tak, że lepiej się nażreć trawę. No ja! Przestałem się opierdalać tym kurwiał. Nie myśleć, że to mnie dobrze zrobiłem. Ja też chuja nie mam. To w ogóle nie powinno nazywać się żarcie. To było gorsze niż trutka na szczury. Bzdura! To było dojrzewające mięso. Pakuj brudne ciuchy do bani. Ja się zajmę wodą z mydłem. Bo na naszych dworach ludzie mają żołądki delikatne jak... Mogłeś sprzedawać tę swoją padlinę po wsiach. Co ty bredzisz? Po pierwsze, tak? Chodziła mi dużo więcej. Weź kij i pougniataj te łachy. Woda już się prawie zagotowała. Kogo ja widzę? Obrońca obszar pańców trafił do pierdla. Jak to możliwe? O, kogo my tu mamy? Czym sobie zasłużyłeś na tak złe traktowanie? Dajcie spokój, jestem zajęty. Słyszeliście? Praczka jest zajęta. Obawiam się, że będziemy ci musieli trochę poprzeszkadzać. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Obrońco Pucybuta? To ja może wrócę, jak skończycie rozmowę. O, serdeczne dzięki za pomoc, Szak. Jesteś w pierdlu, człowieku. Tu się liczy jedno, przeżyć. Dlatego nikt nie będzie nadstawiał za ciebie łba. No i zostałeś sam. Raz wam się poszczęściło, ale to był przypadek. Kurwa! Chwytać za tary, chłopaki! Pokażemy mu, kto tu rządzi! Znało cię, siwy? Obchodźcie go! Obchodźcie! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Aaaa!
Co tu się dzieje? Nic. Nie ciebie pytam, tylko tego, co leży. Masz mi coś do powiedzenia? No ten... Poślizgnąłem się na mydle. Na mydle się poślizgnąłeś? O, pełno tu mydła. Jak to w pralni bywa. Skurwysyny. Wszyscy skończycie w karcerach. Tam będziecie mieli dużo czasu, żeby się nad sobą zastanowić. Już ja tego dopilnuję. Nic nie zrobiłem, żebyś mnie straszył karcerem. Nie pyskuj. Milton był moim stryjecznym kuzynem. Pozwoliłeś, żeby zginął. Za mało dostałeś pieniędzy od księżnej? Niestety, nie zdążyłem go uratować. Jak bestia rozszarpała siostrę naszej księżnej, to też nie zdążyłeś? Gdyby to ode mnie zależało, już byś wisiał. I nie próbuj na mnie swoich wiedźmińskich sztuczek, bo to się źle dla ciebie skończy. Siedzisz tu z własnej woli, czy też cię zamknęli, Stefan? Pewnie zastanawiasz się, co zjesz, kiedy już będziesz na wolności, co? A mnie się marzy barani udziec, dobrze wypieczony na zewnątrz i soczysty w środku. Ty jesteś ten pachołek z Rivi? Sugerujesz, że mam wstać? Idziesz ze mną. Jest wyrok w twojej sprawie. Jaki? Sraki, co to ja jestem, informacja? Ręce do tyłu, muszę cię związać. Idziemy. Tylko żadnych sztuczek. No, szykuj się na uwolnienie ze wszystkich swoich kłopotów. Wiesz, gdzie prowadzi ta droga? Mam nadzieję, że do wyjścia. A żebyś wiedział, tylko wyjścia mogą być różne. Jedni wychodzą tędy na wolność, a drudzy na tamten świat. A która opcja czeka mnie? Nie wiem, ale możesz być pewny, że dzisiaj tędy nie wrócisz. Mark Dubois stratował konno Alicję Walraff, małżonkę podczaszego. W wyniku rzeczonego zajścia ofiara znajduje się obecnie w stanie ciężkim. To był wypadek! Jechałem szybko, ona wylazła mi prosto pod kopyta! W związku z powyższym wyrok może być tylko jeden. Śmierć przez ścięcie. Nie! Ja nic nie zrobiłem! Ludzie, no przecież muszą być jacyś świadkowie! Dobra. Wykonać. Następny. Paul! Zabieraj wiedźmina i prowadź go do wieży! Taki jest rozkaz! Jak rozkaz, to rozkaz. Znaczy się, nie ty będziesz następny. Za mną. Masz iść za mną. Dlaczego kazałeś mi oglądać egzekucję? Żebyś wiedział, że nie jesteś w przytułku dla sierot. Chciałeś, żebym myślał, że będę następny. Kręcą cię takie zabawy? A żebyś wiedział. Nie lubię skurwysynów, którzy tu trafiają. I robię wszystko, żeby poczuli, że są w pierdlu, a nie na wakacjach. Doprowadziłem więźnia, jaśnie panie. Rozwiąż go i zostaw nas samych. Witaj, wiedźminie. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię ostatnio widziałem, było jeszcze gorzej. Stosuję okłady zarniki. Już prawie tego nie czuję. Ale to, co mnie spotkało, to nic w porównaniu z tym, co spotkało Syjanę. Przez ciebie. Zaufałem ci. A ty? Czym mi odpłaciłeś? Jak myślisz? Dlaczego księżna umieściła Syjanę w bezpiecznym miejscu? Masz jakiś pomysł?
Przepraszam. Może mi nie wierzysz, ale naprawdę nie przewidziałem takiego rozwoju wypadków. Przykro mi. Dość. Nie rozmawiajmy już o tym. Podobno podjęto decyzję w mojej sprawie. Naprawdę? Tylko to cię interesuje? Twoja własna skóra? Robię się niecierpliwy, kiedy chodzi o moje życie. Twoje życie nigdy nie było zagrożone. Sąd rozważał różne wyroki. Ale nie było mowy o karze śmierci. Nie było mnie przy tym, więc nie wiem. Jesteś w Toussaint, a to księstwo prawa. My tutaj nie pozwalamy sobie na samosądy. A każda sprawa jest poddawana drobiazgowej analizie. Fakty są takie, że zostałeś wynajęty, żeby zabić bestię. A ty nie tylko jej nie zabiłeś, ale doprowadziłeś do śmierci siostry naszej księżnej. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Powiem ci, że gdyby to ode mnie zależało, zgniłbyś w naszym lochu. W takim razie cieszę się, że twój głos nie był w mojej sprawie decydujący. Cóż, myślę, że o tym, co postanowiono w twojej sprawie, nie powinienem mówić ja, ale człowiek, który zrobił wszystko, żeby ci pomóc. Jaki człowiek? O czym ty mówisz? Jaskier? Dziwisz się, jakbyś zobaczył ducha. Zapewniam cię, że gdybym zobaczył ducha, dziwiłbym się dużo mniej. Co robisz w Beauclair? Oficjalnie? Odwiedzam Anariettę. To znaczy księżną. No wiesz przecież, że się przyjaźnimy. A tak nieoficjalnie, to ratuję ci tyłek. Ty? Ale jak? Przecież w Toussaint jesteś persona non grata. Jak widzisz, zaryzykowałem. Dla mnie w życiu liczy się tylko przyjaźń. No i miłość też. No i sztuka, tak. A, no i jeszcze wino. Rozumiem, że jestem wolny dzięki tobie. Jak ci się to udało? O, mam swoje sposoby. Użyłem logicznej perswazji, precyzyjnej retoryki, a wszystko to okrasiłem wdziękiem i... jesteś wolny. Musisz wiedzieć, że nie było łatwo. Mało powiedziane, było bardzo trudno. Księżna była tak wściekła, że chyba nawet zapomniała, że kiedyś zabroniła mi się pokazywać w Beauclair. Krzyczała, że nigdy nie wyjdziesz z więzienia. To ciekawe. Więc jak ją przekonałeś do zmiany zdania? Powołałem się na dobre intencje, które tobą kierowały. Na twoją reputację, osiągnięcia i... wreszcie księżna przyznała mi rację. Jesteś zatem wolny, ale Anarieta nie chce cię więcej widzieć. Udało mi się nawet doprowadzić do tego, że nie zabiorą ci winnicy. Nie dostaniesz co prawda ani korony, ale posiadłość zatrzymasz. Jaskier, jesteś prawdziwym mistrzem dyplomacji. Dziękuję. Pozałatwiaj, co masz do załatwienia, a ja muszę iść na cmentarz. Anarieta jest w bardzo złej formie po śmierci Siany. Ludzie zapominają, że księżna to przy okazji także zwykła dziewczyna, która straciła kogoś bliskiego. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Idziemy. Odbierzesz swoje rzeczy przed wyjściem. Za mną. Idziemy do wyjścia. Twoje rzeczy są za pierwszą bramą. Możesz je sobie wziąć, ale pozostawić. Nie da się zostawić.
Nie szczerz się tak. Jeszcze ktoś zobaczy i będzie nieszczęście. Po prostu cieszę się, że cię widzę. Też się cieszę, wampirze. Regis, a co porabiałeś, kiedy ja... Kiedy ty tkwiłeś w tej pożytecznej instytucji? Otóż przeznaczyłem ten czas na myślenie. Chcesz wiedzieć, o czym myślałem? Oczywiście. Myślałem o liczbie ofiar Detlafa w kontekście listy cnót rycerskich. Jak pewnie sam się już domyślasz, brakuje nam jednego nazwiska. Proszę cię, tylko mi nie mów, że po tym wszystkim, co odkryliśmy, zacząłeś wierzyć w teorię pięciu cnót. Tu nie chodzi o wiarę. To czysta logika. Syjanie zależało, by ludzie uwierzyli w istnienie bestii piętnującej tych, którzy zaprzeczają cnotom. Ja na jej miejscu zadbałbym, by liczba ofiar się zgadzała. Nie ciekawi cię, kto miał być piąty? A jeśli mnie ciekawi, to co? To chodź. Pogadamy jeszcze raz z Pucybutem. Dowiedziałem się, że to on dostarczał listy do Detlafa. Od niego powinniśmy zacząć. Dobra, sprawdźmy to. Właściwie to chętnie się przejdę, chociażby po to, żeby rozprostować kości. Chodźmy więc. Wyglądasz, jakby cię kto zjadł i wyżygał za pozwoleniem. To co? Może małe pucowanko? Czyste buty to podstawa. Zapraszam. Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo. Ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Nie mam na sobie butów, ale mogę założyć. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem. Na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, ani wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały... Bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Skąd ci żebracy mieli listy? Kto im je dawał? A skąd ja mogę to wiedzieć? Nie wiem. Przychodzili, dawali mi list i odchodzili. O nic się nie pytałem. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Masz się stąd wynosić z tym przytułkiem, jasne? To
porządna okolica, nie chcemy tu brudasu. Panowie, po co te nerwy? Porozmawiajmy spokojnie. Nie ma spokoju właśnie przez ciebie. A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość. Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku. Wynocha stąd. Tu porządni ludzie mieszkają. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artua? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Kurwa, boli! Tak chciało. Nigdy się nie nauczycie. Dobra, zrozumiałem aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Ridegarl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie, o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem. Oddałem go Pucybutu. I młody miał swój, ale go tu nie ma. To nie przyświadczy. Młodego znaczy. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we dwa dni po świętym Barnabie. Dawaj ten list. To sprawa wagi państwowej. Nie będę się z tobą cackał. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Tak powiedziała ta pani. Groźna była. Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Dobra, to masz w takim razie.
I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Zaraza. I co? Faktycznie piąte nazwisko? Sam zobacz. No, no. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Tym razem zajmiesz się księżną. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. To znaczy, że Detlaf miał dosłownie wyrwać jej serce. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Syjana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw 4 pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Syjana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń. A ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclair wiedziało, że Syjana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współczucia. Ale dlaczego Syjana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy? Z zawiści? Z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Wszystkie te powody do niej pasują i nie wykluczają siebie nawzajem. A co teraz? Teraz się napijemy. Chyba, że jako praworządny wiedźmin postanowisz pójść i powiedzieć księżnej o tym, czegośmy się właśnie dowiedzieli. Chodźmy. Od tygodni nie miałem okazji się napić. Zresztą nie sądzę, żeby taka wiedza miała wyjść księżnej na dobre. Powiedz lepiej, że obawiasz się jej reakcji. A dziwisz się? Już raz wsadziła mnie za kraty. Słusznie. Kiedyś przychodzi taki czas, że trzeba porzucić wielką politykę na rzecz drobnych przyjemności. W więzieniu poznałem całą galerię osobowości. Ale nie powiem, żebym miał ochotę jeszcze kiedykolwiek spotkać któregoś z moich kumpli spod celi. Masz szczęście, że trafiłeś za kraty akurat tu, w Toussaint. Żaden inny znany mi władca nie zmieniłby zdania tak szybko. Zwłaszcza, że chodziło nie o byle kogo, tylko o książęcą siostrę. Jak wiesz, nie przepadałem za Syjaną. Ale bardzo żałuję, że nie udało mi się zapewnić jej bezpieczeństwa. Widzę, że i ty nadal masz wyrzuty sumienia przez to, co ją spotkało. Tak, nadal. No, to napij się. Nic już nie zagraża Beauclair, ale martwi mnie jedno. Detlaf żyje. Myślisz, że Anna Henrietta może być jeszcze w niebezpieczeństwie? Nie. Jestem tego pewien. W jego przekonaniu rachunki z Syjaną zostały wyrównane. Detlaf nie ma żadnego powodu, żeby kogokolwiek atakować, ani żeby zostawać dłużej w Beauclair. Mam nadzieję. Choć na jego miejscu trochę szkoda by mi było stąd odjeżdżać. Bo ładnie tu, cholera. Niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie, zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce
oboróż. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? A wiesz, chyba tak. No co? Nie śmiej się. Może jeszcze nie dziś, nie jutro. Ale kiedyś chciałbym się przekonać, jak to jest. Budzić się codziennie we własnym łóżku. Przestań, błagam. Brzmisz tak sentymentalnie, że kuby bolą. Może jeszcze zaczniesz pisać memuary jak Jaskier. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak, choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgeforcem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. To chętnie poszedłbym do domu.